Dobry wieczór Państwu. Ja nazywam się Aleksandra Gładyś, jestem lekarką i chciałabym pokrótce Państwu opowiedzieć troszeczkę o moim doktoracie. Ja zajmuję się komórkami macierzystymi, czyli takimi komórkami, które mają zdolność do dzielenia się i do przechodzenia w bardziej dojrzałe formy komórek, a tym samym do regeneracji tkanek, z których pochodzą. I najczęściej my kojarzymy je z mediów z krwią pępowinową albo ze szpikiem kostnym, ale tak naprawdę one występują w prawie każdej ludzkiej tkance. I ja wykorzystuję takie pochodzące z tkanki tłuszczowej i z błony owodni. Komórki macierzyste mają też jeszcze jedną taką ważną cechę, która szczególnie interesuje naukowców, mianowicie one wytwarzają substancje o działaniu przeciwzapalnym, a niektórzy badacze sądzą, że również przeciwnowotworowym. I to jest właśnie to, co badam, czyli ten potencjalny efekt przeciwnowotworowy. I na drugim piętrze tego slajdu mamy wątrobę i raka wątrobowo-komórkowego. Nowotwór, który bardzo trudno jest wykryć, ponieważ my wątroby nie czujemy. Wątroba nie jest unerwiowana czuciowo, więc nasz organizm przez długi czas nie daje nam znać, że coś jest nie tak i nic nas nie boli. A jednocześnie to jest nowotwór, który bardzo trudno się leczy ze względu na to, że nie reaguje na takie standardowe metody chemioterapii, radioterapii. Mamy do dyspozycji oczywiście chirurgię i kilka nowych leków doustnych. One są skuteczne, ale w takim ograniczonym zakresie i przedłużają życie chorych tylko o kilka miesięcy, więc nadal leczenie tego nowotworu stanowi wyzwanie dla współczesnej medycyny. I ja w swoim doktoracie hoduję komórki macierzyste pochodzące z tkanki tłuszczowej i z błony owodni, a równolegle do nich hoduję komórki raka wątrobowo-komórkowego, a następnie umieszczam je w takich półprzepuszczalnych insertach, gdzie w jednym przedziale są komórki macierzyste, w drugim są komórki nowotworowe. I one nie mieszają się ze sobą i nie kontaktują się bezpośrednio, natomiast swobodnie mogą wymieniać ze sobą substancje, które produkują. Dzięki temu jestem w stanie sprawdzić, czy komórki macierzyste produkują coś, co może potwierdzić ich taki sugerowany efekt przeciwnowotworowy i czy ten efekt będzie większy czy mniejszy od tego, który uzyskuje stosując jeden z tych takich standardowych leków przeciwnowotworowych. Oceniam żywotność komórek, cykl komórkowy, to czy wchodzą w fazę apoptozy, czyli takiej zaprogramowanej śmierci, jak również ekspresję genów i białek. I to badanie ma na celu sprawdzić, czy ten efekt przeciwnowotworowy występuje, ale być może to kiedyś może przełożyć się na stworzenie nowych form terapii, którą tak naprawdę każdy i każda z nas może mieć w sobie, bo komórki macierzyste występują naturalnie w naszych organizmach. Dziękuję bardzo.